Wierzą księga o miłosiwaniu Boga, o łasce i wolnej woli, o stopniach pokory, pychy. Święty Bernard to wybitny kaznodzieja, mistyk, doradca papieży, organizator wyprawy krzyżowej. Wyróżniał się nabożeństwem do męki pańskiej, kochał Matkę Bożą i często ją pozdrawiał. Ave Maria. Legenda głosi, że raz z figury Matki Bożej otrzymał odpowiedź. Salve Bernardzie. Pius VIII ogłosił go doktorem kościoła w 1832 roku. Urodził się święty Bernard w 1090. Zmarł mając 63 lata. Ponadto patronuje nam dziś święty opat Filibert, święci męczennicy Leovigild i Krzysztof z Kordoby, Lucjusz z Cypru, Maksym Manet, Memenon i Sewer, święci męczennicy z Tracji i święta zakonnica Maria de Matias, patronki miasta Bolesławca. Pozdrawiamy gościnne siostry, adoratorki krwi Chrystusa, z którymi niejednokrotnie przyszło nam się spotkać, i całe zgromadzenie, które zostało założone właśnie przez świętą Marię de Matias. Dzięki charyzmatycznej osobowości założyła niemal 70 placówek we Włoszech, w Anglii i Niemczech. Dziś też świętego Samuela, proroka, którego znamy ze Starego Testamentu. Vivo ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Się sprzedają tamte centrum Warszawy. Kwiaty cieszą się. Całą noc tak posiedzieć to dobrze. Siedzą. Przeklinają. Kurwa i pedał tylko. To się liczy. Jeszcze nawet babka na poczcie pracuje. Młoda dziewczyna wyszła i stoi gdzieś tam pod samochodem, opiera się o samochód. Ta sama, co na poczcie głównej. No prostytutka. Boże, ja patrzę, tak przechodzę. I tam w centrum, tam koło Polonii. Same prostytutki. Ha, ha, ha. Na czym to stoi, także. Pajęczyca wszelkich rzeczy. To nie musi być jakaś tam pajęczyca o 6 stycznia. To może być pajęczyca, gdy chodzi o sprzedaż majtek albo o prostytucję. No kiedyś była u Żydów prostytucja świątynna. To przecież to nie jest żadna nowość. Prostytucja świątynna. Nawet Samaria i Jeruzalem były jako Ohola i Oholiba. Dwie prostytutki. Także nic nowego. Wszystko jest stare i na bazie starych prostytutki to wszystko jest zbudowane. Także ten Babilon Wielki jako nierządnica, która siedzi na bestii. Och, wdową nie byłam, żałoby nie zaznam. No jest to symbol religii i nikt nie przypuszcza, co się stanie. I to niebawem. Dlaczego? Dlatego, że świat nie ma rozwiązania. Nie widzi rozwiązania problemów związanych z terrorem, z zastraszaniem całej ziemi. No, także oczywiście mówią, o, że to tak było, tak jest i tak będzie, wiesz, że to nie teraz będzie, a tu o to chodzi, że to będzie. Tak, będzie. I to nie o tej porze, co kto nie myśli, tylko we śnie. W takim czasie, co kto nie, czego się nie spodziewał. I takie pytanie jest w księdze Ezechiela: stróżu, co się stało w nocy?
I teraz, kto jest tym stróżem, proszę Państwa? No bo tutaj w Warszawie, jak nie ma ani ludzi wierzących, to wszystko jest ateizm, ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. Oni nie wiedzą, kto jest tym stróżem, który odpowie na to pytanie. Stróżu, co się stało w nocy? Co się dzieje? Bo świat w mroku tkwi, ludzie są źli. Lęk panuje wszędzie. Co w przyszłości będzie? To tylko drobne słowa i część słów pieśni pięknej zresztą, która kiedyś była śpiewana. Także świat w mroku tkwi i musi być stróż, który postawiony na straży by odpowiedział, by powiedział. Oczywiście, że się dziadowie nie interesują, ani to chamstwo, co tu rechodupstwo uprawia, czy pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina Biblią nie, bo tu w Polsce Biblia nie jest znana, pomimo, że kraj średniowieczny, prawda? Stary tramwaj, stara wiara, stary papież, przede wszystkim stara wiara. Ale jak Państwo popatrzą się na ludzi z hoteli, którzy powychodzą, Nowotel, Polonia i innych hoteli, nie brakuje w centrum Warszawy, to ludzie z zachodu są tacy spokojni, są tacy bardzo zaciekawieni, no bo jak nie widzieli, to się patrzą. Natomiast Polacy się patrzą 1000 razy na to samo, co znają. I tu dopiero się rozpoczyna cała ta głupota. No, bo jak oni się tak napatrzą, porobią zdjęcia, to sobie jadą dalej. A Polacy to by się tak na siebie patrzyli, góra, dół, lewa, prawa, względem tego krzyża, łacina crux, góra, dół, lewo, prawo. I rechodupstwo straszne, no, oczywiście i przekleństwa. I kurwa, i złodziej, bardzo znane słowa są teraz w XXI wieku. Także do czego to wszystko doszło? Taki Państwo nie znają, ale widzieliście nawet u nas na filmach może była ta twarz, chociaż ja jeszcze wtedy tych filmów nie kręciłam. Był taki Leszek, pan Leszek, ginekolog, lekarz. I on zawsze na te wernisaże chodził i tak myśmy się bardzo lubili. On mnie wysyła do Potockiej, do Rewi, żeby tańczyć, żeby śpiewać. Ale on właśnie zawsze mówił, do czego to dochodzi? Do czego to dochodzi? Ale on jeszcze nie miał zielonego pojęcia, że to można się dać. Rozsadzić bombą samemu i 1000 osób, gdyby tak tylko było. No. Także pozdrawiamy, proszę Państwa, Radio Conchita jest bardzo uniwersalne. Nadajemy prosto z centrum samych rechodupek warszawskich. No rechodupek, wiecie Państwo. Ha. Głupio chytre, najmądrzejsze. Jakie grube 4 baby obrzydliwe w centrum tam były. Ajajajajaj. Nic ciekawego. Tak. Jakie te kobiety są, dziewczyny, tak, jakie słowa. Jakie fajne, Boże. Prostytutki.